witam Was serdecznie u Amatora w Kuchni. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy coś do smarowania na chleb. Co to będzie? No to będzie coś w stylu paprykarza szczecińskiego. Tak, nie coś w stylu, tylko paprykarz szczeciński, ale domowy. Co nam będzie potrzebne do tego, to już Wam pokazuję. Oczywiście w klasycznym u mnie stylu. Proszę bardzo, tutaj są nasze rzeczy potrzebne do wykonania paprykarza. Co nam będzie potrzebne? No to przede wszystkim makrela. Mam tutaj dwie makrele, słuchajcie, wędzone one są. Paczka ryżu, dwie marchewki, dwie cebule, odrobina oleju będzie potrzebna, koncentrat pomidorowy z przypraw, słuchajcie, mam pieprz czarny mielony, paprykę słodką mieloną, paprykę ostro mieloną, no i będzie jeszcze potrzebny do tego, będzie potrzebna sól, aby wszystko doprawić. No to słuchajcie, od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że ryż ugotujemy według instrukcji na opakowaniu, w moim przypadku jedna paczka około 16 minut. Co dalej? Cebulę pokroimy tak w kostkę oraz marchewkę zetrzemy na drobnych oczkach na tarce i to razem posmażymy. To bierzemy się do roboty. Czyli tak, zacznę od pokrojenia naszej cebuli. Drobno, może być kostka. Także, słuchajcie, nie będę Wam pokazywał, jak się kroi cebulę, no bo każdy w jakiś tam swój sposób będzie umiał to zrobić. Drobno pokroję w kostkę, także będzie cebula oraz marchewka na drobnych oczkach, więc ścieramy. Cebula gotowa, marchewka też starta na drobnych oczkach. Tu mam akurat dwie, jeśli uważacie, że będzie za dużo, to możecie dać mniej. No i teraz, słuchajcie, stawiam ryż do gotowania 16 minut w osolonej wodzie. A my musimy wszystko razem podsmażyć na oleju, a potem udusić tak, aby wszystko było miękkie. Także pierw podsmażamy, a później dolejemy wody i dusimy. Wrzucamy na rozgrzany olej naszą cebulę oraz marchewkę. W tej chwili to podsmażymy. Chwila dosłownie, jakieś 3 minuty. OK, i słuchajcie, teraz to podleję wodą i pomalutku niech nam się to dusi na wolnym ogniu do miękkości. A co ja zrobię teraz, słuchajcie, ja tutaj doprawię to tymi przyprawami, co miałem, tak żeby było już po prostu dobre. Zacznę od papryki ostrej. Słuchajcie, tutaj ilość będzie dowolna. Ja na razie wszystkiego po łyżeczce dam. To znaczy papryka. Papryka ostra, łyżeczka. Papryka słodka, również łyżeczka. Proszę bardzo. Pieprz. Pieprzu na razie delikatnie, bo już mamy paprykę ostrą, żeby nie przesadzić. Delikatnie to posolę do smaku, a potem będziemy wszystko kosztować.
Także wszystko na razie delikatnie pomieszajmy to. No i niech się dusi. Chwilę nam się cebula z marchewką dusi. Przyprawione jest już wszystko odpowiednio, jest też skosztuje. Powiem wam, ogień. Także z tą ostrą papryką to nie przeszkadzaj, nie przesadzajcie. I z pieprzem. Jest ostre, jest ogień. Słuchajcie, jak tutaj mamy prawie gotową tą cebulę z marchewką, dorzućmy koncentrat pomidorowy. Ja na razie daję 3 łyżeczki i tutaj musicie sobie dozować tak, jak lubicie. Troszeczkę złagodzi to naszą ostrość, bo naprawdę jest hu. Jeszcze do tego powędruje ryż i ryba, także sądzę, że będzie w smaku idealne. I niech nam się jeszcze to dusi, potem skosztuje. Ryż mam już gotowy, niech sobie wystygnie. No a nam zostało jeszcze, w sumie sądzę, że najgorsza robota, obrać rybę dokładnie, aby nie było ości. Nie będę wam pokazywał, jak oczywiście rybę się obiera, no bo chyba każdy potrafi obrać rybę, oddzielić ości od mięsa, także to będzie na tyle. Dobrze. No spotkamy się, sądzę, że jak będę miał wszystko już gotowe i będziemy wszystko łączyć. No a tak jak powiedziałem wcześniej, najgorsza robota teraz przede mną, bo muszę się dosyć postarać i obrać makrele z ości, także będzie trochę zabawy. Delikatnie oddzielamy mięso i trafia do miski. Także życzcie mi udanej zabawy. Makrela obrana. No starałem się najlepiej jak mogłem, aby nie wrzucić tej żadnej ości. Jak znam życie, pewnie trafi się, no ale mówi się trudno. Dobra, co teraz robimy? Makrelę mamy obraną, tak poszarpaną na drobno. Więc teraz dorzucam do tego wszystkiego naszą uduszoną cebulę z marchewką oraz przyprawami. I został nam jeszcze tylko ryż, więc go również tutaj wrzucam. No i teraz wszystko należy dobrze połączyć, wymieszać i praktycznie paprykarz szczeciński, tu w moim przypadku amatorski, będzie gotowy. Także palce lizać. No i teraz nam zostało tylko wziąć i odpowiednio to jeszcze doprawić solą, jeśli byłoby za mało doprawione. Także mieszamy i cieszymy się naszym paprykarzem własnej roboty. Jeśli, słuchajcie, będzie wam mało cebuli i marchewki, to jak najbardziej można dorzucić więcej. Zależy to, jak powiedziałem, lubicie. Teraz tego skosztuję. No pasta wygląda wybornie. No i teraz
kosztuje tego. Ależ to pachnie, słuchajcie, kurczę, niesamowicie. Paprykarz własnej roboty. Dobra, muszę tego skosztować i zobaczyć, czego nam brakuje, a czego nie. Ależ to dobre. Czuć rybę. Ja jeszcze posolę. Pieprzyć nie będę, bo jest idealnie, naprawdę idealnie. Te proporcje, co dałem, no to jest bajka. Elegancko. Także elegancko i pysznie. Paprykarz u amatora w kuchni został wykonany. Także sądzę, że jest sprawa idealna. Skosztuję jeszcze raz. No. Super. Bardzo dobry. Koniec. Gotowe. Proszę bardzo. Gotowy paprykarz podany na świeżym pieczywie, słuchajcie, z ogórkiem jeszcze do tego. Ja lubię ketchup jeszcze polać sobie ten paprykarz ketchupem. Dałem ogórka, czy to konserwowy, czy to będzie kiszony. No, polecam, bo naprawdę rewelacja. Także dzięki i smacznego jeszcze raz.